Proszę Państwa, no, Stadion Narodowy, Praga Południe. Także proszę Państwa, w ramach 8 marca wszystkiego najlepszego. Takie inne, proszę Państwa, żeby te życzenia były, bo to nie mogą być takie, jakie w ramach tych systemów świecko-pogańskich no, powstały, a znikły. W ramach tych spraw, aby, proszę Państwa, człowiek człowiekowi nie dokuczał, czy nawet wręcz, abyśmy się od siebie odczepili, żeby troszeczkę pomedytować, troszeczkę chwili odosobnienia i spokoju, czego Państwu nasz profil Elhof Art na Facebooku życzył na święta, które minęły, gdy było biało, gdy wiało, proszę Państwa, i jeszcze ten śnieg będzie, także troszeczkę tych chwil osamotnienia nawet, proszę Państwa. To leczy. Bo bez myślenia człowiek nie może żyć. Zaczęłam tak, proszę Państwa, o środowisku fizycznym Narodowego Stadionu w Polsce, a na pracę, proszę Państwa, na pracę południe, że jest pan Karyszewski. Rzeczywiście taki chłopak biega tam i z powrotem, no ale 10 razy się musiał popatrzeć, przyglądać, że nie jedna kobieta sobie pomyślała, czy on nie chce jej zgwałcić. No to więc tak idzie się dalej, tak troszeczkę kątem oka, no trzeba popatrzeć. A on idzie i się potem znowu gapi, proszę Państwa, gapi się. Biega, ale widzę, że biega w tej i z powrotem, czyli że no, normalny człowiek, jakiś nieagresywny, nie podejrzany. W każdym razie, ale gapi się wścibsko, proszę Państwa, czyli że różnymi znakami, symbolami dają sobie do zrozumienia, że no, jakby chcieliby zaczepić, że dokuczają. Tu, proszę Państwa, w tym miejscu, ten stadion dziesięciolecia, gdyby, proszę Państwa, miał przepiękną na dole taką bramę, tam się przechodziło, tam gdzie ta kamera teraz pokazuje, przepiękną bramę miał, tak, brama tu była, brama, proszę Państwa. No i tam wjeżdżały, może nawet i czołg, być może się zmieścił, proszę Państwa. No a teraz mamy tutaj takie piękne wejście i przy 8 marca życzmy sobie, proszę Państwa, oglądając to wejście z dużej odległości, wszystkiego najlepszego życzyć, proszę Państwa, tej naszej cyganeczce praskiej, żeby sobie jeszcze pożyła. Niech te nasze życzenia będą oryginalne, a nie takie w kółko to samo, proszę Państwa, z Radia Vox FM, a nie daj Boże jeszcze piosenki Czerwonych Gitar. Przecież ja tego nie cierpię, ja tego nie mogę słuchać. Przecież tysiące są, nawet miliony wręcz, żeby nie tryliony powiedzieć piosenek. Jest z tego tak dużo i są niektóre podobne. No to więc jest czego słuchać, ale w kółko i to samo, no dlatego, że to są społeczeństwa katolickie i one są przyzwyczajone do klepania, do trzepania, powtarzania w kółko tego samego. No przecież niedaleko dalej, jak w tych szarych kościołach, przecież różańce, kto to odmawia. A to są wszystko katolicy z Radia Vox FM stołecznego miasta Warszawy. I jeszcze dowiedziałam się, proszę Państwa, że na Pradze Południe pod Realem na Jubilerskie, to przecież i tak nie pojadę sprawdzać, co mi ten kucharz opowiadał. Nie pojadę tego sprawdzać. Bo to i tak jest prawda, jeżeli chodzi o to. To nie ma powodu, żeby oszukiwać i nabierać, kłamać. Za ulicą Zieleniecką, co Państwo widzicie, właśnie mieści się ten Park Karyszewski. A tam dalej jest Polski Wedel, proszę Państwa. Polski Wedel, teatr współczesny, w którym Janda występowała zawsze, no kiedyś na początku jej kariery, proszę Państwa. No akurat ona tutaj do tej Pragi Południe bardzo pasowała, jako że Praga jest wrzaskliwa. No, proszę Państwa, na zachodzie nie ma tyle wrzasku, ludzie są wyciszeni, stanowani, kulturalni, a Praga po prostu tak jakby był to kij w mrowisko, proszę Państwa, dla Warszawy. Jakby pewne osoby, pewne kliki, klany, mafia jest tu poza Warszawą, chociaż możecie ją widzieć, ale możecie jej nie odczuwać, która by chciała, żeby na przykład Wrocław był miastem kultury i zresztą został, a nie sama, proszę Państwa, Warszawa. Recepcja, proszę Państwa, nas dzisiaj interesują wielkości, proszę Państwa, przy wielkim święcie, proszę Państwa, 8 marca 2013 roku.
Oczywiście z drugiej strony stadionu są te dłonia, proszę Państwa, teraz akurat ich nie widzimy, bo one są po lewo i za stadionem. I tam też była, proszę Państwa, taka brama i był tunel wjazdowy, była sala Królestwa Świadków Jehowy. I to przez dobrych parę lat. Ja też tam prowadziłam teokratyczną szkołę, służbę kaznodziejskie, proszę Państwa, udzielałam porad, lekcji, wywiadów, wykłady były z mojej strony, proszę Państwa, też wyjątkowo, jako że no, kobiety u Świadków Jehowy, raczej mężczyźni, proszę Państwa, ale na 8 marca właśnie mówmy sobie o takich pozytywnych, dobrych rzeczach, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko wolno, ale nie wszystko buduje, także ze względu na przyjaciół, na sąsiadów, zachowujmy się tak, żebyśmy po prostu byli mili, sprzyjali każdemu człowiekowi, żeby to nie było tak, że tylko podwórko nasze interesuje nas. No swego czasu, kiedyś byłam w Anglii, Ameryce, Białystok, no bo tutaj jest akurat Polska, a nie tak. I tam polski fetel, to przebiegałam przez podwórko, okazało się, że cygańskie. No to więc stanął tak jeden się patrzył. A ja tak szybko przebiegłam, ale myślałam, miałam wrażenie, że będzie atakował, że będzie biegł, że to nie można przez podwórko cudze przechodzić, proszę Państwa. No, tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak. Dlatego przy 8 marca dzisiaj, proszę Państwa, 2013 roku chcielibyśmy tej naszej cyganeczce praskiej życzyć, no, codziennie zresztą też, wszystkiego najlepszego, jako że właśnie nie tylko 8 marca, ale tak na co dzień, proszę Państwa. Państwo zrozumiecie, o co tu chodzi, w tym wszystkim dlaczego, bo to trzeba mieć łeb, jak sklep, proszę Państwa. Właśnie. Te daty, no to są śmieszne, przecież 8 marca, przecież to 9 to nie, to trzeba tę naszą cyganeczkę pokochać, może ją poznać, bo przyznam się szczerze, że ja nawet nie znam jej imienia i ona ciągle przy cyganie przychodzi, to mówi, och, słyszę u Państwa, słyszę u Was, że ktoś na organach gra. Czyli, że tam na Igańskiej, dobrze Państwa, wszędzie słychać ponoć, tak jak mówi cyganeczka z kijem na łańcuchu, proszę Państwa, że ktoś tu na organach gra. No jeżeli chodzi o te nasze cerkwie prawosławne, których tu nie ma, bo zresztą Państwo nie widzicie tutaj ani jednej cerkwi, a kościołów nie będziemy pokazywali, proszę Państwa, po co nam tyle tej dewocji, skoro i za dużo tych świeckich, proszę Państwa, prazdników tych świąt. Jest to dużo, że Państwo się nie możecie połapać, że to tutaj tak naprawdę chodzi, bo zwykle to myślą tak, że to było od początku, a przecież nawet jeżeli chodzi o te Wasze demokracje, to 325 rok, a więc IV wiek, bardzo dużo zmienił, wprowadził, dużo zła, dużo złych rzeczy, dużo zmian w ogóle, na złe. No dla kogoś tam zawsze na dobre, no ale człowiek ma ten łeb jak sklep, mózg i niech myśli, w czym zawinił. A ja nie mówię, że ten tylko kościół katolicki, bo przecież kościoła katolickiego nie musiało być, inne religie formowały się równolegle, ale trzeci, czwarty wieki Państwo zobaczą i szczególnie zwracając uwagę na Sobór Konstantyna Wielkiego w 325 roku naszej ery. Gdzieś tam wszystko się pozmieniało. Trójce potem wprowadzono. Sabat. Wszystkie te przykazania, co Państwo macie, one były przekręcone, przestawione. Oczywiście, że bez prawa. A jeszcze zwłaszcza, jeżeli Państwo zrozumiecie, że Bóg zjadł Jakuba 4:4, że Bóg mu pozwolił sprawować władzę, którą chciał mieć do końca. To więc niech się wykaże i wszystko się, proszę Państwa, okazuje, wykazuje, jakie są rządy tego szatana diabła, jacy są jego słudzy, to znaczy ja tutaj mówię o społeczeństwie ogólnoludzkim, jacy oni są, prawda, pieśni Boba Dylana, Blowing with the Wind, proszę słuchać, trzymacie pod ręką, to co jest oczywiste, nie szukać dalej, bo jeżeli idziecie na egzaminy, to przecież nie chcecie się uczyć nowych rzeczy, tylko macie odświeżać to, co macie w umyśle, to co już jest, to co jest ważnego, ciekawego, istotnego. A nowych rzeczy i tak nie zapamiętacie do egzaminu, a po co żeście się uczyli w szkole, prawda? No, także proszę Państwa.
państwa to są takie te błędy, które no, przez poszczególne lata życia człowieka się popełnia. Dlatego też te szkoły, proszę państwa, wyższe są na bardzo niskim poziomie, na szczególnie właśnie tutaj, szczególnie tutaj w Polsce, że tutaj nie ma tych myślicieli, ludzi takich, którzy myślą naturalnie, zgodnie z naturą. Jak natura człowieka odpowiada, wskazuje, no nie ma takich. Bo są krętacze, do kiesy, pieniądze robią kasa. Nie ma tych prawosławnych ludzi tutaj, żeby była taka kasa, obarczyski. Nie ma tutaj cerki, a to przecież chyba nie jest lepiej. Państwo nie jesteście. To jest Stadion Narodowy, a był to Stadion Dziesięciolecia. Ostatnie podrygi zimy, ale będzie padało, będzie wiało i jest lód, proszę państwa. Czy jest, czyli że jest zimno. Jest zimno, proszę państwa. Także podziwiajmy, proszę państwa, to co mamy. Podziwiajmy Stadion Narodowy tutaj, który mieści się naprawdę południe Stadionu Miasta Warszawy, na Błoniach Pragi, południe Stołecznego Miasta Warszawy. I tutaj, proszę państwa, już tam całkiem na Pragę, o tam, w kierunku tego Caritasu, gdzie chodziła cyganeczka, ona tam nie chodzi, nasza cyganeczka, której dzisiaj przy 8 marca 2013 roku, proszę państwa, składamy życzenia wszystkiego najlepszego. Ja mówię, żeby ten Polak, proszę państwa, nie był taki wścibski, to na pewno byłoby nam milej, przyjemniej, bo tak jak mówię o tym parku skaryszewskim, już tyle złego, proszę państwa, tak napadają w ogóle na ludzi, nawet koło parku, jak się przechodzi, proszę państwa, to też napadają na ludzi, nawet tutaj, na przykład, że człowiek do końca nie wie, czy to są ku napadom typy, czy służą człowiekowi, proszę państwa, ale i tak to wszystko jest zajęte swoimi plotami, także i dobrze, i źle, proszę państwa, ale napady są, tutaj już kilkoro ludzi, proszę państwa, zamordowano, wynikają, o tym się nie mówi, to czyta się, proszę państwa, Rzeczpospolitej, bardzo dużo piszą, jak też zaginął syn, ale, proszę państwa, nie widziałam, gdzie spotkałam. Teraz mniej, ale wiem. Pan Jezus powiedział i też właśnie, że jeżeli będziecie czynić, że będziecie kochali jednego z największych moich, to mnie miłujecie. A jeżeli nie, to nie. Bo to jest, proszę państwa, dzisiaj sobie specjalnie wybrali naszą straneczkę. To co panu nie mogło, bo nie znam jej imienia, która pobudzi. Na razie, proszę państwa, aleją gwiazd, proszę państwa, no piękne tutaj się ta obwodnica dookoła tego stosunku, taka ładniejsza tutaj wydała nam. Także idźmy tą aleją, proszę państwa, i podziwiajmy przy 8 marca 2013 roku wielkości. Bo i wczoraj w galerii też mówił człowiek gdzieś z Krakowa czy z Poznania przyjezdny, że no był tu w środku, że wielkości, góra, dół, lewo, prawo, ja mówię. No właśnie. Także proszę państwa, no już on jest bardzo głęboki ten stadion, nie bardzo głęboki, to rzeczywiście góra, dół, lewo, prawo. Się mieści ludzi, bo tutaj tak 50 do 60, no ale ten jest przeogromny, robi wrażenie, proszę państwa. Przecież nie wiem, czy państwo wiecie, ale w roku 1958 to nawet Wianki Stadion, proszę państwa, w Nowym Jorku, proszę państwa, były kongresy na jednym stadionie, to było ponad 200 tysięcy ludzi, proszę państwa. Na drugim też ciut mniej i one były, bo kongres siatkówkowy, były połączone telegraficznie, to przecież to było coś niesamowitego, 50 osób. Także proszę państwa, 200 tysięcy ludzi, 250 tysięcy ludzi, ja mówię, ja też mam większe stadiony i starsze, to właśnie sobie mogą wyobrazić, co to jest.
co to jest na tym światłowym, udało się zgromadzić w ogromnej liczbie i że te obydwa stadiony, przeogromne, były połączone telegraficznie na te wtedy, na tamte czasy. Prawda, łączność była telegraficzna, że przekazywali sobie życzenia, gratulacje, ciepłe słowa, miłe słowa, informacje, pozdrawiamy tych braci stąd i tamtych stamtąd. Tak, tamtych stamtąd, a tych stąd. Proszę Państwa, znajdziemy tą Aleją Gwiazd, ona się tutaj rozszerza, zaraz spotkamy się czułkiem z powrotem z tym miejscem, proszę Państwa, skąd żeśmy wyszli, ale jeszcze to będzie trwało jakiś czas. Dlaczego? Dlatego, że dopiero tutaj jesteśmy, proszę Państwa, przy kolejowym moście łączącym obydwie części Warszawy, proszę Państwa, przy moście Syreny też, proszę Państwa. No i tutaj zaraz będziemy w takim miejscu, gdzie pod nami był tunel i tam świadkowie Jehowy biegali do takiej, taki był schron pod stadionem na zebrania, proszę Państwa, teokratyczne. Tam się czyta, tam się uczy. No, takich zebrań to jest 5 w tygodniu, proszę Państwa, aż może proszę się nie przerazić, ale to naprawdę jest ogrom i wielkość. Aż 5 zebrań w tygodniu, proszę Państwa. Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej, proszę Państwa, strażnica, studium strażnicy, studium książki. No takie różne, proszę Państwa, zebrania podzielone, ale jest ich 5. Jest ich 5, proszę Państwa. Zawsze zbory muszą czytać, studiować jakąś książkę, która albo na nowo powstała, się ukazała, to trzeba było ją przestudiować. Tu jest, proszę Państwa, ten most kolejowy. Państwo widzą, jak pięknie pociąg jedzie. Fajny pociąg, proszę Państwa, jedzie. I być może ten pociąg właśnie jedzie też do Anglo-Ameryki, Białystok, bo tam takie błękitne lukstorpedy jeżdżą, proszę Państwa, błękitne lukstorpedy. No kiedyś to były ekspresy elegancko zapowiadane, kiedyś to było super, a teraz to jakoś tak coraz gorzej jest. Ja mówię, no nie wiem, no przecież dwie godziny, a teraz to jadą, proszę Państwa, jadą. No i ten most taki piękny, kolejowy, jaki stary, Państwo zobaczą. No mostów tutaj w Warszawie to nie brakuje, proszę Państwa, i Śląsko-Dąbrowski tam może być jeszcze większy, bo to jest taki kolejowy, techniczny, proszę Państwa, że tędy autobusy nie przejeżdżają, tędy się nie przechodzi, tramwaj nie jeździ. A tu znowu, być może z Anglo-Ameryki, Białystok, proszę Państwa, super ekspres, Państwo, zobacz. No ten, co kiedyś to był naprawdę, i muzyka, proszę nie mówić muzyka, bo ciągle, jak nie w Tok FM, proszę Państwa, to w Vox FM, w tych takich radiach prostaczych, słyszy się matematyka, fizyka, polityka. No jak to się uczyć, żeby źle potem mówić? To przecież, proszę Państwa, w szkole podstawowej już się tego uczy. Od matki, od ojca. No to co to za szkoły były? Co to za szkoła? Skąd się to przyjechało? Jak dzisiaj rano też Polska. To wtedy im wypada powiedzieć, że wy Polacy i że Polska, że gdzieś tam Polska. Polska to jest tutaj, no, aby tacy Polacy. Także, proszę Państwa, cyganeczkę pozdrawiamy, proszę Państwa, katolicką, tutaj przy 8 marca 2013 roku, no katolicką, no bo ona też przecież chodziła na mszę. Tutaj, proszę Państwa, te siostry białe miały taki swój bank naprzeciwko, proszę Państwa, Uniwersamu, tutaj na Pradze Południe, tam były przeogromne pokoje, takie magazyny i one gotowały, jak one gotowały od świętej Tereski. Tam było spotkanie też AAA. A że, proszę Państwa, nasza firma jest sipska, wszędobylska i ciekawska w takim sensie pozytywnym, to również byłyśmy na spotkaniu AA. No i tam kobiety takie dwie, jedna jeszcze była, prowadziła i mówi, że ona piła tyle. Ja mówię, Boże, jakaś główna pijaczka warszawska prowadzi spotkania AA. Ale że tam można się było napić kawy, że tam znajomych można było spotkać, że miło. To tam u tych świętych sióstr od świętej matki Teresy, proszę Państwa, tylko że tam to zostało, to biuro zlikwidowane i pozostał tylko dom Słowa Bożego, jak Państwo. To jest taki dom zabytkowy, jak Państwo, bo to wszystko jest nowe. Jak Państwo będą tam przechodzili naprzeciwko uniwersytetu,
sam, to to wszystko jest widoczne, proszę Państwa. No oczywiście, że to nie jest praktyczne, że tam jest Dom Słowa Bożego, że co, że jakieś biuro, komu to i czemu służy. No teraz tej biurokracji jest tak dużo, ludzie nie kochają się, nie miłują się, że dzisiaj o tej miłości, życzymy sobie więcej miłości. Przy 8 marca powiedzmy to sobie 2013 roku, proszę Państwa, bo miłości nigdy za wiele. Dzisiaj o miłości też piękne piosenki były, no jedna była taka udana, o miłości, proszę. Czyli proszę Państwa, przy 8 marca cyganeczce z Pragi, to jest cygańska, ona tam idzie i ona po prostu, zanim do domu dojdzie, to musi się naczłapać, bo już taką staruszką się zrobiła. Na przystanku ją tutaj dorwałam przy rondzie wiatracznym, bo ona tam jeździ 115, ze dwa dosłownie przystanki, czy 123 chyba też, na ulicę Paca, bo ma tam stołówkę. No po prostu państwo jej zasponsorowało obiady, proszę Państwa, i każdy, który jest w potrzebie i komu to przysługuje, to może na takie obiady jeździć, proszę Państwa. Ona jest szczęśliwa, że ktoś jej tam obiady dwudaniowe. Cyganeczka je obiady dwudaniowe. Natomiast tak emeryci w tych karitasach, stołówkach, to zupy tam gotują. Raz lepiej, raz gorzej. Dzisiaj tam z tych Carrefourków stołecznego miasta, tych badziewiastych, nas wożą bułek różnych, tak czasem nawet i kiełbasy można tam znaleźć, i pieczarki, i banany, mydło i powidło, proszę Państwa. Bo to, ale to nie tylko na Pradze, no tych stołówek jest około 60 tutaj w Warszawie, tak samo jak i do 60 tysięcy, proszę Państwa, ludzi tu się mieści, osób na tym stadionie, proszę Państwa, narodowym. Jakoś tak dużo ludzi przyznało mi już rację, rozmawiając, to przecież 17 razy.